Dzwoniła do mnie niedawno moja koleżanka, która jest w takim momencie pewnej takiej transformacji w swoim życiu. Miała coś napisać do gazety i nie wiedziała, jak ma się właściwie podpisać. Dzwoniła do mnie z pytaniem, czy możesz mi powiedzieć, co ja mam o sobie powiedzieć, to znaczy, kim ja jestem? I wymyślałyśmy dla niej takie różne funkcje, które ona może w tym opisie zawrzeć. I właściwie chciałabym Cię, korzystając z tego doświadczenia, zapytać, kim Ty właściwie dzisiaj jesteś? Powiem od razu to, co przychodzi mi pierwsze do głowy, więc od razu przychodzi mi do głowy, że jestem matką, że jestem pisarką i trudno się tak określić w takich etykietkach, tak, tak. Ale chyba jeszcze do tego dołożę słowo emigrantka, bo to mnie jakoś też naznaczyło w życiu przez te przemieszczenia, na które się zdecydowałam. Więc zupełnie spontanicznie odpowiadam. Tak. Jestem matką, pisarką i emigrantką. Ta triada. Tak. Czy te trzy elementy, które sobie właśnie tutaj jakoś na szybko ukonstytuowałaś, czy one są równorzędne? Czy ty widzisz, że któraś z tych przestrzeni zawłaszcza cię trochę bardziej, czy jakby wpływa na pozostałe, pewnie wszystkie na siebie nawzajem? Ja te funkcje, oddzielam. To, że byłam, że jestem emigrantką i że wyjechałam, to mi pomaga. Mhm. To, że jestem matką, też mi pomaga w pisaniu, bo jednak uwrażliwia. Ja myślę, że macierzyństwo mnie uwrażliwiło i otworzyło też na pewne rzeczy i na pisanie. Na przykład wtedy bardziej zainteresowała mnie taka kwestia niedojrzałości i dojrzewania dziewczynek, bo w tych czy kobiet. No. W prozie zajęłam się głównie tematem dojrzewania, dorastania, przemiany kobiet, dziewczynki, tego, jak w naszej kulturze dziewczynka, jakie ma możliwości rozwoju, z czym musi się zmierzyć. I macierzyństwo mnie na to uwrażliwiło, ponieważ obserwowałam dorastanie własnych dzieci i pewne rzeczy sobie przypominałam, jak ja wspinałam się na drzewa, czym się interesowałam, z czym się zmagałam, jak mnie naznaczyła katolicka kultura, a dlaczego mojej córki nie znaczyła i jak na nią to wpłynęło, jak na mnie. Więc te funkcje się nakładają, uzupełniają, pomagają mi. Emigracja też mi pomogła, dlatego że wyjazd poszerzył perspektywę. Wyjazd do innego kraju, to wędrówka. Stancja, twoja nowa powieść, przepiękna zresztą i byłam zachwycona czytając ją. Dziękuję. Na wielu poziomach jakoś mnie poruszyła i przemówiła do mnie. To jest jakby, to jest opowieść o, znowu o dziewczynie w momencie trochę ucieczki, trochę wyjścia, trochę właśnie jakiegoś takiego przepoczwarzania się, takiej wylinki jakiejś. Jednocześnie jest to dla mnie trochę od ciebie młodszej, ale jednak doskonale też zanurzonej w tych latach 90. To jest taka opowieść o tamtym czasie, takim czasie z pozłotka. I prócz wielu rzeczy, które mnie uderzyły w tej książce, uderzyło mnie też to, jak bardzo nasza młodość i nasze dojrzewanie różniły się od tego, co przeżywają twoje dzieci, czy wkrótce moje. Jak bardzo to był biedny, ograniczony i ubogi we wszelkie materialne rzeczy czas, ale jakby jak bogaty z innych zupełnie względów. Czy ty czujesz, że ten okres dojrzewania, który przeżyłaś, zamieniłabyś na dzisiejsze czasy? Wydaje mi się, że nie, dlatego że w tamtym czasie, w czasie transformacji wciąż jednak był ten kult wiedzy, poszukiwania i na przykład szło się na studia, żeby zdobywać wiedzę, żeby się rozwijać, tak byłam wychowana. A nie jestem przekonana, że w czasach późniejszego kapitalizmu o to samo w studiowaniu chodzi. Po drugie, wydaje mi się, że też socjalizm stwarzał mi pewne możliwości, dawał mi
Znaczy ty o tym piszesz jasno, że jesteś dzieckiem awansu, prawda? Tak. Nie do końca wierzę w ten awans i nie wiem do końca, czym on jest. Natomiast mogłam jako córka, pamiętam w podaniu z rodziny robotniczo-chłopskiej, pozwolić sobie na wyjazd, na bytowanie w mieście. To nie było łatwe, ale wydaje mi się, że jednak w tamtym systemie miałam jakieś możliwości. Paradoksalne, prawda? Tak, ale nie widzę. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi w Polsce, to nie wydaje mi się, że motywacja jest inna teraz. Chciałam cię zapytać o takie mechanizmy przywoływania pamięci, które stosujesz w trakcie pisania książek, bo tak bardzo dużo tu jest obrazów, które po prostu jak obuchem uderzają w głowę czytelnika, jakichś takich smaków, zapachów, dziwnych miejsc. I chciałam cię zapytać, jak to robisz, gdzie tego szukasz, bo no, pamięć jest świetna, ale zawodna. I jak sobie pomagasz? Nie wiem. Magdalenką, jaką? W przypadku poprzedniej książki Magdalenką były zdjęcia. Okay. I taką Magdalenką było zdjęcie mojego brata z odpustu, który siedzi na lamie. No tak, to scena z lamą, ale tak, a w przypadku stacji. W przypadku stacji trudno mi powiedzieć, ale pomagałam sobie w ten sposób, że siedziałam po nocach w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i otwierałam się w ten sposób, przeglądałam czasopisma, robiłam research i szukałam drobiazgów, ogłoszeń. Mnie to bardzo inspiruje i ja wiele z tych rzeczy cytowałam w stacjach. Ulotki na murach przy dworcu, przeglądałam stare zdjęcia dworca, ale to wciąż mi nie wystarczyło w przypadku tej książki, ponieważ ja nie pamiętałam języków, bo o ile w Google, w poprzedniej książce spędziłam 18 lat na prowincji w hektarach, na hektarach u mnie się mówiło, to w przypadku stacji jednak to były zdarzenia, na które wykorzystywałam zakodowane w pamięci spotkania z ludźmi, bo to jest to książka oparta na biografii i tutaj musiałam sobie tak pomóc, że spotkałam się z ludźmi, zaprosiłam właśnie na spotkania ludzi, którzy mi przypominali postacie z tamtych czasów, na przykład spotkanie poznałam w hotelu Rosjan, więc podobno bardzo ważny wątek w powieści. Tak. Od razu Państwu znalazłam podobne osoby. I przeprowadziłam wywiady. Okay. Nie znałam, nie pamiętałam gwary więziennej mojego sąsiada z hotelu robotniczego, więc spotkałam się z podobną osobą, przeprowadziłam wywiad. Czyli prawdziwa reporterska robota po prostu była troszeczkę. Też. Myślę, że pisanie tego wymaga, żeby dotworzyć scenografię. Żeby w ogóle, nie wiem dlaczego, ale ja to buduję trochę jak teatr. Ja muszę sobie scenografię zbudować najpierw, umieścić postać, żeby ona nie funkcjonowała w próżni. Ona musi coś mijać, musi czegoś dotykać. Raz w procesie pisania musi w czymś zaistnieć. Że to, jak mówi Janna Bator, te zahaczki jakieś takie w rzeczywistości, w które te, są jej potrzebne. Te znaki, tak, które, jest, tak. one, które ją tam lokują. Właśnie, ja te znaki często lokuję, różne drobiazgi, które zapamiętałam.
Bardzo mi zależy na takim konkrecie, na No tym, jest żeby... tego też bardzo dużo. Po prostu puder Konstanz Karol, który był niezmiernie popularny w owych czasach i takie różne drobne rzeczy, które naprawdę przenoszą. Którym się malowałam tak, też. Oczywiście, kto się nie malował Konstanz Karol, halo. Zresztą bardzo dobry Pamiętam puder. Do tej pory jego zapach. Tak. Bardzo piękny, charakterystyczny, oczywiście. Tak. To też jest książka o jakiejś takiej niewinności. Ta dziewczyna, Violetta, bohaterka jest w sumie bardzo niewinna. Wszystko, co się jej dzieje, jest takie, no zwłaszcza w porównaniu z dzisiejszymi rozpasanymi bardzo pornograficznie czasami, to wszystko jest takie, no właśnie to jest Fanny Hill i jakiś taki, nie wiem, Michalina Wisłocka i ten seks jest taki, to wszystko jest takie bardzo delikatne i subtelne, prawda? Ta dziewczyna pochodzi z rodziny bardzo konserwatywnej, bardzo katolickiej, więc no, siłą rzeczy. Siłą rzeczy tak to wygląda, tak wygląda jej przygoda, ale ona też z jakiegoś powodu, którego chyba nie będę teraz tłumaczyć, żeby nie narzucać interpretacji, ona jest zawieszona z jakiegoś powodu. Ona jest zablokowana. Tak, tak. I być może też jest dlatego tak ją odbieramy. Nie wiedziałam, przyznaję szczerze, że ona wygląda na taką niewinną. Taka mi się wydała, bardzo. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło, co masz na myśli, mówiąc, pisząc, że Stefcia, jedna z bohaterek, taka kobieta umęczona przez życie, która urodziła mnóstwo dzieci, wiele ciąż potraciła po drodze, że dla narratora, ale też no, mogę sobie tutaj pozwolić pewnie na takie przełożenie, że również dla ciebie, to właśnie taka Stefcia jest symbolem kobiety XX wieku. Bardzo cię proszę, wyjaśnij mi to i mam wrażenie, że gdzieś zgadzamy się w naszych intuicjach. Stefcia to jest moja babcia, Stefania. Dla mnie była symbolem kobiety XX wieku, która była może dlatego, że to jest babcia, to trudno mi o tym opowiadać. Rozumiem. I trudno mi o tym teraz złapać dystans, tak, tak, złapać badacza. Dystans i w tej chwili o tym opowiedzieć. Myślę, że to po prostu już... Jak Państwo przeczytacie książkę, zapisałam w książce. To dużo zrozumiecie rzeczywiście. I myślę, że to jest taka bardzo bolesna prawda o kondycji roli kobiet w Polsce w wieku XX, a pewnie w niektórych miejscach i w XXI wciąż. Chciałabym Cię też zapytać o polonistykę, bo to, te studia polonistyczne są powodem, dla którego Violetta wyjeżdża ze wsi do Częstochowy i chce się tam uczyć. Ale tak naprawdę polonistyki w książce jest mało. Polonistykę dla mnie uosabia siostra Anna, która z Violettą czyta wiersze Narcyzy Żmichowskiej, tam gdzie Violetta przez chwilę mieszka. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest polonistyka, co? Bo mam wrażenie, że ludzie, którzy skończyli te studia, dodam, że ja ich nie jestem absolwentką, że ich coś łączy i nie jest to tylko znajomość starocerkiewno-słowiańskiego. Jeśli ją masz. To jest znajomość, bo nie wiem. Zdecydowanie wolę nie pamiętać zajęć ze starocerkiewno-słowiańskiego. Ja zdecydowałam się na polonistykę, dlatego że chciałam, już wtedy wiedziałam, że będę pisać. Trochę tam wypychała mnie moja mama, która marzyła o tym, żebyśmy były razem z siostrą nauczycielkami. To takie marzenie kobiet, czy żeby ich córki były nauczycielkami, czy lekarkami. Natomiast ja nie sądzę, że ja na polonistyce znalazłam to, czego szukałam. Okay. Czy tutaj rzeczywiście chodziło o literaturę? Czy o gramatykę opisową języka polskiego bardziej właśnie. Jakoś te studia mnie... Ja tak po prostu przez te studia chyba przepłynęłam, czytając po prostu swoje rzeczy. Okay. Tym bardziej, że na polonistykę poszłam z ogromnym bagażem. Dlatego, że ja miałam takiego profesora w liceum, który był bardzo wymagający, nazywał się Bednarski i on
miał ogromny na mnie wpływ i również na mój rozwój. U profesora Bednarskiego trzeba było nauczyć się na zaliczenie z romantyzmu 50 wierszy. I do tej pory pamiętam grupa Agamemnona, tak fantastycznie lutnia nastrojona, w troje myśli posępnej i smętnej, bo oto wstąpił w grupę Agamemnona. I siedzę cichy w kopule podziemnej, co krwią matrydów, co ranę okrutną. Serce zasnęło, lecz nie, jak mi smutno. Przepraszam, że cię teraz, ale po prostu chodzi o... Znaczy, nikt tego nie umie. Tak, i po prostu ja już ruszam z bagażem ogromnej wiedzy. Ja się po prostu na tej polonistyce nudziłam. No tak. Chociaż były takie momenty i byli tacy wspaniali ludzie, którzy, z którymi dobrze się pracowało i którzy wspierali pisanie, ale po prostu zwyczajnie się tam nudziłam. Okay, więc być może nuda czasem jest bardzo potrzebna, prawda? Żeby coś dla siebie odnaleźć, to jest fakt. Chciałabym cię zapytać o Częstochowę dzisiaj. Jakby jaki ty masz w ogóle stosunek do tego miejsca, do tych ludzi? Czy ty tam w ogóle bywasz, czy nie? Znaczy Częstochowa, z Częstochowie spędziłam ponad dekadę i to był mój najważniejszy czas studencki, czas miłości. Tam urodziłam syna, lata studenckie, czyli bardzo jestem przywiązana do tego miasta, do znajomych z Częstochowy. No, moje miasto, moje najważniejsze miasto w życiu. Choć gdybyś mnie teraz zapytała, ponieważ tyle samo czasu spędziłam na wyspie White, gdzie wolałabym zostać, to wybrałabym wyspę White. Tak, tak. Dlatego, że już chyba jednak za bardzo odbiłam mentalnie od Polski. I taką refleksją się z tobą podzielę, że kiedy spędziłam miesiąc w Polsce i kiedy wróciłam i byłam w metrze w Londynie, to poczułam ulgę, że zobaczyłam ludzi. Bo moja pierwsza myśl była po prostu moi kolorowi, moi ludzie. Czyli jednak wolę żyć w takim społeczeństwie wielokulturowym, w takich zdarzeniach. Więc pewnie bym wybrała wyspę White, chociaż do Częstochowy jestem bardzo przywiązana. Ja wiem, że ty jesteś też bardzo jakby nieustająco obecna w Polsce poprzez też swoją obecność na Facebooku i takie zaangażowanie w wiele różnych kwestii. Czyli, Boże, to za banał, ale nie da się stąd uciec po prostu, prawda? Kiedy zasiedzę się w jakimś miejscu 10 lat, to ja czuję ogromny zew, że muszę się przeprowadzić. I co teraz będzie z wyspą White? Wyspa White już została za mną, już rok temu przeprowadziłam się pod Londyn, do sypialni właściwie Londynu, do East Tilbury nad Deltę Tamizy i już czuję, że mam ochotę wyjechać w inne miejsce. Bo jednak wschodnia Anglia, życie we wschodniej Anglii jest trudne. Dlaczego? To jest biedny region, gdzie 87%, o ile dobrze pamiętam, procent mieszkańców głosowało za Brexitem. Powiedz mi, skoro rozmawiamy już o Wielkiej Brytanii, czy tak na koniec, czy dla ciebie ta nominacja do tej wspaniałej nagrody? Pewnie cię wszyscy o to pytają, ale wiesz, nikt tu nigdy nie był nominowany do niczego takiego, więc wszyscy ci trochę zazdroszczą i chcą wiedzieć, jak to jest. Więc powiedz, jak to jest? Czy to bardzo dużo zmienia? Myślę, że ja będę mogła odpowiedzieć na to pytanie za rok, kiedy się o tym przekonam, bo na razie tego po prostu nie wiem. Na pewno to się przekłada na to, że wiele krajów zainteresowało się książką i jest wyczuwalny silny ferment, jeśli chodzi o czytelników i widzę te reakcje blogerów z różnych krajów. Natomiast ja tego po prostu jeszcze nie wiem, nie odczuwam. Okay. Cieszę się, że razem z Elizą Marciniak byłyśmy nominowane.
To jest twoja jako tłumaczka. pierwsze Polki, tak chyba do tej nagrody. Tak, wydaje mi się, że tak. Jako że kobiety. W ogóle, tak. Więc to po prostu cieszy. Fajnie. Bardzo, bardzo też I inspiruje do napisania kolejnych książek. No właśnie, to chyba dodaje skrzydeł. Dodaje skrzydeł. No i tak właśnie powinno być. Także proszę, szanowni państwo, nominujcie nas od czasu do czasu do czegoś, bo to naprawdę pomaga. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za obie te książki. Każda z nich jest wspaniałą czytelniczą przygodą, a już dla ludzi, którzy znają te okolice, albo dla tych, którzy znają lata 90., no to jest naprawdę powrót do przeszłości, bardzo osobista literatura. Także bardzo dziękuję i dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziesz tak strasznie zajęta jeżdżeniem i mówieniem o swoich poprzednich książkach, że nie będziesz miała czasu na pisanie nowych. Także dużo wolnego czasu ci życzę. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.